Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Construction Simulator. Jest ze mną jakże zabawna ekipa Erwinek. Siema. Oraz tańczący po raz drugi Kuki. Siemanko. I dzisiaj zobaczymy, co my tu mamy ciekawego do przewiezienia. Byliśmy sobie firmę tradycyjnie, nie, zlecenia. Aktywnych nie mamy. Czekajcie, zlecenia specjalne, dokładnie tak. I tutaj mamy ciężki transport. Wieża transmisyjna bądź jacht. Co wybieramy? Jacht. Jacht. Dobra, bierzemy sobie jachcik za 40 tysięcy. Ej, chwila, a to nie było ustalone przed odcinkiem? A właśnie, a było. A tu taka podpucha. Dobra, ale mamy zlecenie z jachtem zabrane, więc musimy jechać porozmawiać z brygadzistą, czyli w tym celu musimy udać się do portu. Okej, czyli ja siadaj. Biorę... A to nie było ustawione przed odcinkiem. Ale to mnie na czapę nie szło. I dlatego. Wiesz, powiedział, głosujcie na jak, bo was wytnę. Tak no. Nieprawda, ja się nie zgodzę z tym. Pantażował nas, powiedział, że nie zapłaci. To, jak tu wleci do wody, to przynajmniej będzie pływał. Także to są... W tym momencie usłyszeliście skierowane w moją stronę pomówienia. To nie są pomówienia, to jest wszystko oparte na faktach. To wszystko jest nagrane. No. Dobra, rozmawiam z brygadzistą. A to wy już w porcie ahoj, jesteście? Łukasz, bierzesz następny ciężki transport? Jasne, co dziś mamy na tapecie? Dziś transportujemy jacht burmistrza, zabieramy go do tartaku, gdzie wymienią mu pokład. Jasne, już się za to zabieram. Ja chcę to do jachtu, do środka. Nie mam wejść? Ty, ale on wygląda jak nowy. Po co mu remontować ten podwozie? Bo to jest burmistrz. A burmistrz w tym momencie ma za dużo pieniędzy. Tak, nie ma już basen, to jeszcze teraz jak? Musi je wyprać się. To jak już wszystko wiemy, to ja wezmę mój i wysunę spoiler sportowy. Czekajcie. Dobra, no to z górę. Z górę. Jęcie w górę. Podjechać czy gdzieś, czy? Czekaj, chyba nie, zobaczymy teraz. Dobra, szeroko tutaj. Szerokie to jest. Patrzcie, radę. Ale tę kolebie. Do przodu tylko pochyl. Znaczy wysuń. Podnieś i wysuń troszeczkę. O tak. I puść. Próbuj. Co? Nie da się. To wystaje tu z tyłu. Trochę do przodu. No musisz trochę. Trochę to czekaj. Ty tylko podnieś, a ja podjadę do tyłu. O. Samą liną poperi. Aha, czekaj, bo mi się kabli, że pomylił, dobra? Okej, za daleko. Dobra, liną tylko tego. No, postaw. Rewinek. Puść. Nie, ale trochę krzywo chyba jest. Myślałem, dobra, musi być... puść. Musisz puścić. Okej. Zabezpieczony. Okej. Ekstra. Czekaj, daj mi przejść, halo. A jak masz shift w ogóle, to ci koła nie skręcają, nie wiem czy wiesz. No właśnie nie wiedziałem. No ja teraz też odkryłem. Idziemy? No, czekamy na Łukasza. Panie, tak nie wolno. Ja już jadę. Okay. Prawo. Nie, kurwa. Dobra, można jechać. No i teraz Erwinek zablokowałeś się w ogóle. Właśnie chciałem dobrze. I coś to zrobił najlepszego. No nie, cieć, bo on nie może zjechać ze skrzyżowania. Znów Matis? Czy tym razem Tiku? Nie, cieć, Erwinek, jedź. To i on zjedzie. Dobra, pojadę po swojemu. Jedziesz, Łukasz? Jadę, za Kukim.
O, ty to jesteś najlepszy. Mocarz. Nie tak zawsze mówiłeś w łóżku. Ale to się zmieniło, widzisz? Ale to się zmieniło, od poprzedniego odcinka jest inaczej już. Już nie jest tak kolorowo. To nie jest tak, od ostatniej nocy jest inaczej. To teraz mnie dupa boli. Lewo? Może być problem, ci powiem, bo ogólnie jest po 22. Biedronka jest zawarta, więc margaryny już nie kupię. Prawo. O, się zblokowałem minimalnie. Jeszcze, że mnie Łukasz ostatni raz na odcinek zaprosił. A nie, ale mi jest bardzo miło, że tutaj ze mną jesteś. Cofaj, bo mnie latarnia bloknęła. Ja nie wiem, jak ty pilot prowadzisz, skoro latarnie mnie blokują. To, a moja wina, że tam latarnię wyrosła. Trzeba było zdemontować, wyciąć, skosić. Właśnie. Na złom zawieść. Nie wiem, czy by przyjęli. Jak to? Panie, pod ręki. Jeszcze u siebie postawili. Lewo będzie. No i o. Nie pukaj mnie tam. Nie chciałem. Czemu wycofujesz? Bo musiałem. Dobrze. Aha, wiem czemu, bo ja prawda też muszę. Oż te latarnie, no. To jest nie. Uważaj. Ty, a jak mu naprawią tą łódź, to znowu trzeba ją przywieźć z powrotem? No. Nie, tam zawozisz i zostaje. A. Skoro dostaniesz pewnie zlecenie, żeby zawieźć z powrotem. Blokowałem się, czekaj. Popchać się? Nie. Tak, o. Coś mnie blokuje, ale nie mam zielonego pojęcia co. To ja cię popcham, poczekaj. O, jadę. Jedziesz? Jedzie. Ogólnie daleko to jest, czy nie? Do końca tej drogi. Dobra, ja się zablokowałem, kurde, modele. Ciśnij, Łukaszu, ciśnij. Nie mogę, zapina mi nic. I co za głupia latarnia, no. O, ja też stanąłem. W środku. To jest, mam stanęliście? Ja mam ten. Światło. Serio na światłach stanąłeś? Zblokowały mnie. Dobra, udało mi się jakoś. Dobra, tu już chyba światła nie będzie. Ja się rozpędziłem do 92 km na godzinę. Ja do 51, bo tylko tyle mogę. Latarnia? Nie wierzę. Co? No i mi się przewróciło, zrestowałem sobie pojazd i mnie zrestowało w porcie. Winek, jedź po niego. Serio? Ale żal. No, niestety. No, a czym ty jedziesz? Ty jedziesz tym bieżnym, nie? Bieżnym ja bym, no. To teleportuj się do nas teraz. A gdzie wy jesteście? Tak. Tak, ten w mieście. Tak? W mieście? Tak. Jestem w Tartaku. Dobrze, że jest taka opcja.
Czekaj, bo tu Audi jakieś stoi, nie chcę go porysować od razu. A, porysuj tam. No to tego, prezesa tej firmy. Tam jakiegoś Niemca jest, on to tam stać. Tak. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Masz już ready. Nie wiem, czy nie za blisko. Czemu? Nie, dobra. Podniósłbyś chyba i tak, więc... Erwin, dobra, ej. On rozładowuje, a ty pakuj palety na pakę. Dobra. Masz wózek? Ej, ty dawaj, czekaj, jedziemy tam. Dawaj, podjeżdżaj. To, o patrz, tu stoją takie ładne, patrz. Dawaj, nikt nie patrzy. Ale one ciężkie, że mi się wózek rozpieprzył. A weź te belki spróbuj. Mówisz? No. Mi czuł w piecu palić. O, no, chyba się udało. A gdzie jest brygadzista? Tu. Ej, Stasiek, co tam? No i jak ukończył bezpiecznie podróż lądową. Świetnie, teraz robotnicy mogą się nim zająć, dobra robota. Okay. Jak w kościele. Dziękujemy ci bardzo. Amen. Amen. Okej, okay, mamy minut 10 odcinka. No to by było na tyle, trzymajcie się. Nie, to może jeszcze... Zobaczymy tą zobaczymy tą elektrownię, tego chyba nie było jeszcze. Nie, elektrownie nie, bo to będziemy wirnik stawiać. Wirnik godzinę 15. Oj, to nie. To nie. To mamy jak. To mamy jak z tartaku do portu. Dawaj. No, o, to akurat jesteśmy. Szybko wyremontowali, dawaj. No, to okej, okay, dobra. No, szybko to poszło. Przyjmij zlecenie. Pyk. Stoi jak? Jak poleciał. Dobra, stoi na miejscu. To weźcie ten. Jak zrobili? To pogadajcie z brygadzistą. John jest, ja zaśpiewam wam, czekaj. Witaj Erwinek, popatrz tylko na ten nowiutki podkład. Podkład robi wrażenie. Pewno, że tak. Nie znaczy, że chcesz sobie sprawić łódź. Co ja, takie rzeczy to nie dla mnie. Chociaż kiedyś interesowałem się żeglugą śródlądową, ale to inna historia. Zbierajmy się do pracy. W porządku, jedziemy do portu. Koniec. O Boże. Tam Łukasz już kurwa na pewno nie zaprosi na czytę. A nie można obrócić tutaj tej? Na czapy? Nie. Q i E. A, dobra. No to czekaj, ja ci pomogę. Tam nie uczyłeś obkręcać, to... Do przodu musisz dać. Amen, no. Łukasz, jesteś na mnie zły? Nie. No o, tak jak teraz. Dobra. Tylko trochę do siebie, jeszcze do siebie. To dobrze. Jeszcze. Jest szansa, że jeszcze wystąpię. Dobra, stawię. Mogę? Też mam wstawić. Tak. Poszło? Amen. To gitara. Jedziemy. Składam jaja i możemy jechać. Znaczy się żuraw. Dobra. Chciałbym na niego? No po co? Dobra, jakby to jego nagranie było. Nie no, dobra. On już wyjeżdża z startaku, więc los. Kaszera na granie. Kto zabezpieczał ładunek? Ty, Kuki? Ja. To dobrze, bo jak Erwinie, to moglibyśmy ją zgubić po drodze. Czemu się ze mnie nabijasz? Przepraszam bardzo. Bo ostatnio jak źle zabezpieczyłeś, to Adi szukał palet na skrzyżowaniu. To tylko raz mi się wydarzyło, tak się. I o dziwo je znalazł.
i od razu musisz się ze mnie nabijać. Ja tylko stwierdzam fakty. I to akurat. I to akurat w przeciwieństwie do pomówień, które były do mnie tutaj zastosowane na początku odcinka, jest udokumentowane. Uwaga, Łukasz, bo muszę cisnąć po lewym pasie. Nie krępuj się. No to jest niemożliwe, że znowu do latarni żebym wjechał. Dlatego ja cisnąłem najpierw po lewym, później po prawym. Co mnie tak ciągnie do tych latarni jakoś tak ci? No kurde, bele, no. Która to jest? Na skrzyżowaniu. I w lewo. Ja też, o dziwo. Teraz co, w lewo? No. Ale no. Uważaj na światła i latarnie. Oki. Lewo będzie potem? To nawet całkiem szybko, bo ten jacht wyremontowali. To no. Były małe chińskie rączki. No. Po 2 euro za godzinę. O, dobra, chyba jesteśmy prawie już. Ale drifting, łocie panie. To patrz na to. Patrz, Irwinek, patrz. Roll. Gdzie mu to mam mu to postawić? Tu gdzie ja stoję. Ale czekaj. No tu, gdzie ja stoję. Na tym białym. Aha. On se sam zwoduje, zepchnie po prostu. Rozumiem. A jesteś pewny, że tutaj? Tak. Skąd wiesz? Jak się okaże, że w innym miejscu, to ja nie wiem, co to będzie. No to tu będzie. Na żółtym, ale wydaje mi się, że na tym. Ameno. Mogę rzucić? Nie, no bo połamiesz mi podwozie. Nie no, spuść, no bez przesady. No spuściłem. O, nie zaliczyło. To rozwie pali łódź. Lol. A spróbuję przedstawić tu bliżej. Albo na żółte. Amen. Bo innego miejsca tu nie widzę. Czemu tego nie mogę teraz za... Aha, bo jak krzywo to w ogóle robię, dobra.
na żółty daj. Jeszcze, 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 panie kolego, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Zrzuć. O, zadziałało. O. Ja o, pogadam. To ekstra. Jacht został wyładowany i zabezpieczony. Wszystko gotowe. Niesamowite, no. Świetna robota, chłopaki. 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 Chłopaki, to są w agencjach towarzyskich, my jesteśmy młode wielkie. Luj. No i ekstra, zaliczył ładnie. No, to teraz przyczapkę z powrotem na ten. No, jak winek już jak zwykle na miejscu. Pewnie, ja już zdążyłem dojechać raz. Stać, policja. Wypieprzaj drogi, ty. Czemu tam skręcasz? To jest firma. Aha. Ocie. Widziałem to. Halo, kupi. Chyba podpory podnosiłem. No, w sumie. A co tu robicie? A nagrywamy. Pozdrawiam mnie tutaj. To że tak ładujesz do pokoju. Tak, bez kitu. Co to ma być? Kurwa, jestem na swoim TeamSpeaku. U siebie jesteś? Gdzie? Właśnie, mi nagrywamy. No co robicie ciekawego? Nagrywamy. Mam... W sumie to kupię mu teraz ten. Parkuję na czepę. A ja zaraz się pożegnam. Tak jak robili to przez do moi koledzy. Papa. Jeszcze tylko ciężarówki muszę zaparkować. Okej. I załatwione. Łowinek. No i generalnie moi kani, w tym odcinku to by było na tyle. Tak więc ja dziękuję wam za uwagę. O. Był dzisiaj ze mną Kuki. Nie umiecie. No na razie. No i Edwinek, tak więc. Hello. Trzymajcie się, do usłyszenia. Ja. No i oczywiście jeszcze Adi, tak jest, dokładnie. Trzymajcie się. Hejos.